Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Co mam ci powiedzieć? Jestem stary i wypalony, i moje serce także. To słowa Piotra Pecelliego z książki Dom w Italii. Słowa, które być może mógłbyś też przyłożyć do swoich ust i powiedzieć, że dzisiaj, bez względu na wiek, czuję się stary, czuję się wypalony i moje serce także. I dzisiaj, kiedy Jezus w swoim słowie mówi do nas, że my mamy być solą ziemi, że my mamy być światłem świata, że my mamy świecić, że ludzie patrząc na nas mają chwalić Boga, być może jest tak, że ja kompletnie się na kogoś takiego nie czuję, że kompletnie nie pasuje do tych jezusowych wymagań. I mogę, jak ten Pecelli, powiedzieć: jestem stary, wypalony i moje serce także. Ta Ewangelia, która następuje zaraz po 8 błogosławieństwach, które, jak wiecie, są takim programem Jezusa i programem chrześcijaństwa, Jezus, mówiąc o tym, że mamy być szczęśliwi, potem mówi, że mamy być szczęśliwi po to, żeby ten świat trochę zmieniać. I dzisiaj warto się przypatrzeć, czy jak Jezus do mnie mówi, że ja mam być solą, mam być światłem, to czy ja tak naprawdę jestem tą solą i tym światłem, czy jednak nie. Doświadczenie wypalenia różnego rodzaju, to jest doświadczenie, które na pewno nie jedną osobę tutaj już w życiu dotknęło, szukając w empikach, w księgarniach różnych pozycji o tym, jak żyć, jak być szczęśliwym, to zaraz jest taka druga grupa książek, dzisiaj bardzo popularnych właśnie książek o tym, co robić, kiedy doświadczam wypalenia, kiedy doświadczam totalnego braku sił. Jak wyjść z wypalenia zawodowego, emocjonalnego, małżeńskiego, relacyjnego i Bóg wie jeszcze jakiego. I to słowo, przynajmniej mnie tak dzisiaj dotknęło, na początku stawia mnie wobec tej perspektywy, że mogę być taką solą, która już utraciła smak. No nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś w naszych polskich warunkach z solą, która przestała być słona. W tamtych warunkach geograficznych jest to możliwe, bo oni, wydobywając sól z Morza chyba Martwego, wydobywali ją w takiej formie, że była bardzo zanieczyszczona. I często, jeśli nie była właściwie obrobiona, mogła po prostu się roztopić i wtedy zostało samo zanieczyszczenie. Więc Jezus, mówiąc do ludzi o tym, że sól może stracić smak i potem na nic się nie przyda, odwołując się do tego obrazu, mówi, że też może być tak z nami, że w pewnym momencie mojego życia może się coś takiego wydarzyć, że zaczyna mi brakować smaku, zaczyna mi brakować czegoś, co mojemu życiu nadaje smak. I to jest taka pierwsza przestrzeń, w której warto się dzisiaj na chwilę znaleźć i zadać sobie pytanie, czy ja jestem słony. Nie, że słodki, ale czy jestem słony. To znaczy, czy rzeczywiście jestem człowiekiem, który smakuje, którego życie ma smak, który potrafi sprawiać, że inni, przepraszam za określenie, jak mnie lizną,
to też czują ten smak, czują, że we mnie jest coś więcej. Skoro mam być tą solą, no to dobrze, żebym nie był tą zwietrzałą solą, o której Jezus też mówi. Sól, która nie ma smaku, która go straciła, no traci sens. Jak często nasze życie tak wygląda, nie? Jak często mamy takie poczucie, że ten smak gdzieś nam uleciał, że się wypaliliśmy z jakiegoś powodu, już mniejsza teraz o to z jakiego. Ale jeśli jestem dzisiaj taką zwietrzałą solą, to warto Jezusowi się przyznać. Jezu, nie mam smaku w sobie. Jak mnie ludzie liżą, to nie czują tej słonowatości. Nie czują smaku. Jestem mdły, jestem byle jaki, jestem, jak już mówiłem, chodzącą pierdołą. Nie mam w sobie smaku. Nie mam w sobie nic. Ale to dlatego, że w pewnym momencie życia coś zrobiłem, co ten smak mi wyrzuciło, że ten smak się stracił. To jest też słowo dzisiaj, które zachęca do tego, żeby zrobić coś, żeby ten smak znaleźć. Sposobów jest milion. Ale myślę, że to, co najbardziej nadaje życiu smak, nie będę tu odkrywczy, jest miłość. Jest to, że ja próbuję przynajmniej kochać, że ja próbuję się modlić, próbuję dbać o relacje, które mam, próbuję być uważny w mojej codzienności na to, co się dzieje. Więc jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu czujesz się taki, no, taki byle jaki, to naprawdę czas na to, żeby coś zmienić, ale konkretnie. Nie, że sobie wysłuchasz tego kazania i pójdziesz do domu, a nie, po mszy nie idziecie od razu do domu, bo dzisiaj uwielbienie jeszcze. Tak, po uwielbieniu pójdziecie do domu i że się nic nie zmieni, nic nie podejmę żadnych kroków. Spróbuj pomyśleć, co by mogło ci przywrócić smak, za którym przecież tęsknisz. I to jest ta pierwsza przestrzeń. Jest jeszcze druga. Jezus mówi, że mamy być światłem. No jak ciężko funkcjonować bez światła, to wiecie sami. Ta metafora światła, o której Jezus tu mówi, ta metafora lampy, ona mówi wprost, że jeśli ja w swoim życiu mam smak, jeśli jestem człowiekiem, który smakuje, to ja nie mogę tego zostawić dla siebie, nie? I tak lizać sam siebie. Ale mam wyjść do ludzi, którzy czekają na to, żebym im trochę życie rozświetlił. Dbając o sól w sobie i nadając życiu, swojemu życiu smak, tak naprawdę godzę się na to, że rodzi się we mnie zadanie, żeby innym świecić. Nie można schować światła. Bez sensu byłoby to, gdybyśmy te zapalone światła przykryli kocami, dalej by się paliły. No byłoby to idiotyczne, nie? Albo te świece, no świece to by się zjarały. Ale gdybyśmy zapalone światło przykrywali kocem, korcem, czy czym tam jeszcze, to byłoby głupota. Tak samo głupotą jest to, kiedy chrześcijanin, kiedy ktoś, kto się ima Jezusa, zostawia to dla siebie. I przepraszam, ale też jesteś głupi i głupia, jeśli zostawiasz dla siebie tylko swoją wiarę. Mnóstwo ludzi, których masz obok, czeka na to, żebyś ich trochę rozpalił, żebyś pokazał im to światełko, które w sobie nosisz, a naprawdę go masz. Jesteś zaproszony dzisiaj przez to słowo do tego, żeby solić ten jakże pokręcony i często mdły świat, żeby ten świat się trochę zmienił. Ksiądz Józef Pyszalski pisze a propos tego światła takie słowa dzisiaj i tego naszego zadania. Tak być z drugim człowiekiem, żeby on się nie bał. Światło wyprowadza z lęku, strachu, w które wprowadziła ciemność. Światło jest dla wszystkich, którzy są ze mną. Być razem to wprowadzać innych w takie klimaty,
jakie są mi bliskie, które uznaję za wstęp w powracaniu do Boga. Nie można chować swojej wrażliwości, nawet wtedy, gdy nikt jej nie uszanuje. Nie żyjemy przede wszystkim dlatego, aby nas szanowano, lecz aby światło, które przyszło na świat, zostało poznane i przyjęte. To, jak żyjemy, ma jeden cel – doprowadzić innych do Boga. Światło nasze, czyli dobroć naszych czynów, nie jest z nas, lecz z Boga. Życie nasze może być szczęśliwe, jeśli wybieramy to, co nadaje Jemu trwały smak. Kochani, ja chcę Was zaprosić, żebyście naprawdę trochę ten świat rozświetlali, bo wiecie, mnie samemu się już nie chce. Naprawdę. Może zrobimy, nie, że tak co jakiś czas ktoś tu na przyjdzie i powie kazanie, nie, a ja sobie odpocznę. Co Wy na to? Chętni? Nie? Jesteście zaproszeni do tego przez Jezusa, żeby dzisiaj wracając do siebie, żeby zacząć świecić, walić ludziom po oczach swoim światłem. Światłem, które macie, ale żeby to robić, no to najpierw trzeba też zadbać o to zasolenie w sobie. Ksiądz Maciej Warowny pisze takie zdanie: ja także jestem posłany, aby nadawać smak życiu, które traci sens. Nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz i zniechęcenie. Wzbudzać radość tam, gdzie dominuje smutek. Mam być światłem, które rozprasza ciemności grzechu i niewiary, które wskazuje drogę zagubionym. No to róbcie to. Jak? Nie wiem. Ale możecie. Naprawdę możecie to robić. I zakończę modlitwą Johna Henry'ego Newmana, który modlił się w taki sposób. Świeć przeze mnie i tak bądź we mnie, aby każda dusza, którą spotkam, mogła odczuć Twoją obecność w mojej duszy. Patrząc na mnie, niech już nie widzą mnie, lecz tylko Jezusa. Pozostań ze mną, a wtedy zacznę świecić, jak Ty świecisz, by stać się światłem dla drugich. Amen. Proszę.